bardzo serdecznie, w końcu nastał ten magiczny moment kiedy LEGO zaprezentowało nam model z gry Horizon Zero Dawn. Pora przyjrzeć się mu, cóż to za ciekawostkę dostaniemy z nim 1 maja. LEGO od bardzo długiego czasu eksperymentuje jak to zrobić, dobre połączenie gry i krótko w, LEGO, i w końcu poszli po do głowy i na w nasze ręce to ten piękny model żyrafona, który jest wzorowany na tym pięknym, majestatycznym tworzy, który mogliśmy zobaczyć między innymi w Horizon Zero Dawn, ale i też najnowszej grze Horizon Forbidden West, która zadebituje w najbliższym czasie na konsolach PS5. Szczerze bardzo Wam polecam zarówno Horizon'a Zero Dawn, jak i to na pewno będzie w jednym i drugim wypadku genialne gry z masą akcji, z dobrze nakrowaną fabułą. Bez naszego zastanowienia, zagrajcie sobie, nie parzyłeś naprawdę, spędząc Godzin przy tym tytule, ale skupmy się na klockach Lego, które tutaj mamy. Tym razem z Lego dostajemy bardzo ładnie stylistycznie zrobioną i o ramkę. Będzie ona zawierała 1222 elementy, Cena jaką będziemy musieli zapłacić na zestawie jest to 360 zł. Data premiery 1 maja 2020 roku, jak się cieszę, że to tak niedługo jest. Do samego zestawu dostaniemy jedną minifigurkę i od tej minifigurki zacznijmy, bo akurat w wypadku tego zestawu dostajemy, dostajemy głównego protagonistę, który możemy sobie grać w Horizon. A jest to figurka Eloy. I w tym wypadku dostajemy naprawdę bardzo dobrze odzorowaną figurkę, postaci, którą musimy zobaczyć w grze komputerowej. Bardzo ładnie wykonane kolory i nadruki. Powiem szczerze, że te nadruki, które tutaj mam, te kolory, które są tutaj użyte, przemijają 100% to, co widziałem że Wow, Lego, dal się naprawdę szadu. Te bujne, rude włosy też pojącują się genialnie, ale bardzo ciekawy detal mamy na głowie. Jak przyjrzymy się po prawej stronie głowy Eloy? W grze komputerowej miała ona tzw. zwany Fokus, który umożliwia widzenie ukrytych detali, które normalnym ludzkim okiem miałbyśmy zobaczyć, aktuowanie różnych urządzeń, które mogliśmy zobaczyć w Horizon Zero Dawn. Również Lego postanowiło tutaj odzorować ten detal, dodając tutaj mały element przy włosach Eloi. Bardzo ciekawy nowy rodzaj włosów, który dostajemy, który umożliwia nam zamontowanie tutaj tego bardzo ciekawego elementu do tej minifigurki. Szczał w naprawdę Lego. Wielka szkoda, że nie dostajemy po raz kolejny nadrukowanych boczków. Przydałoby się w wypadku takiej figurki jak tutaj, ażeby nadrukowany był również boszki Bo jak widzimy, zarówno przód i tył figurki jest nadrukowany w te piękne, stylowe, skórzane ubranko, które tutaj mamy i aż się prosi o to, żeby również i bok jednej i drugiej strony był nadrukowany. Na całe szczęście ręce mają również ta figurka nadrukowana. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie Lego, że postanowiliście akurat tak to zrobić w przypadku tej minifigurki. Twarz również wykonana na przepięknie, przypomina 100% również to, co mogliśmy widzieć w grze komputerowej. Brawo Lego! Poza tym do samej figurki Eloi dostajemy włócznie, zrobioną z klocków Lego. Z pomocą tej włóżni w samym grze przejmowaliśmy kontrolę nad Maszynami, które panowały akurat w tamtej produkcji na ziemią oraz łuk. Naprawdę prezentuje się to bardzo fajnie, ale to na figurce będzie to kolejny bardzo dodatek do kolekcji wielu z nas. Sam model żyrafona prezentuje się naprawdę majestatycznie. Klocki, które zostały te użyte, pasują 100% kolorystycznie do tego, co musimy widzieć. grze. pięknie, ale bardzo prosto. Zrobione nogi z klockowego i z klocków Technicsowych, które bardzo często usłyszymy bardziej przy różnych zestawach. Prezentuje się to naprawdę genialnie. Użyte kolorystyki białych, szarości, niebieskiego koloru. Połączymy razem sobą, naprawdę oddaje to stuprocentowy design stylistyczny, taki jak mogliśmy to widzieć w samej grze. Kształty i różne akcesoria, które znajdujemy tak naprawdę na każdym kroku, na tym to pokrywają się to tym, co mogliśmy widzieć w samej grze. Bardzo dobrze oddane te wypustki z tyłu żerafona, Bardzo dobrze też oddane te oszcza, które mają prezentować anteny, które mogliśmy znaleźć na tym pięknym, majestatycznym tworze. Naprawdę, szczał i dziesiątkę. Same detale, które mam tutaj na szyi z przodu te płyty pancerza w kolorze białym połączone z czarnym bardzo ładnie dodają kunszki, no i oczywiście głowa. Z tyłu głowy żeraofona znajdowało się takie oto anteny, które tutaj mam zaprezentowane, również i LEGO postanowiłem tutaj to odzorować, używając płos, który znaleźliśmy możemy między innymi w zestawach technikowych, do wyrobienia tutaj tych pięknych aten. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jak przyjrzymy się na samej głowie żeraofona, znajdujemy Dodatkowe kloski w kolorze pomarańczowym, które mają symbolizować lampki, które z tego co pamiętam też znajdowały się na głowie tego twora. Naprawdę przepięknie to się wygląda od dołu, ale i też od góry. Na górnej części tego tworu znajdował się cała elektronika, która mogła przejąć nasza główna bohaterka i zawładnąć oto tym pięknym majestatycznym stworzeniem. Bardzo ciekawy kolejny twór, który LEGO nam oddaje w nasze rączki. Ale jak przyjrzymy się bliżej, niestety, ale znajdujemy tutaj również dość dużą ilość naklejek, która po części, bądźmy szczerzy, szpeci tą, bo jest to zestaw 100% pod prezentację i niestety w wypadku takiego zestawu jak pod prezentację, jak tutaj, powinno być zadbane o detale, detale, jeszcze raz detale. Samego żyrofona umieszczawiamy na bardzo ładnie i zmyślnie wykonanej płytce, którą prezentować scenerię z gry. Piękne zielone scenery miasta z sygnalizacją świetną, która została już porośnięta roślinnością. Wygląda to naprawdę przepięknie połączenie tego zielonego koloru z tymi szarościami płyt chodnikowy, albo po prostu kamienia. Lego naprawdę daliście czadu pod tym względem. Dodatkowo dodałem tutaj to drzewko, listki, krzaczki, które tutaj mają być odzorowane. Wygląda to przepięknie, ta czarna obwódka, która tutaj jest dodana i zawsze daje dodatkowego kunsztu, do w makiet, makietach dostajemy. Wygląda kozacko i dodatkowo daje dodatkowych walorów estetycznych do całości prezentacji tego modelu. Poza żyrofonem dostajemy tutaj też czujkę, dobrze znanego małego stworka. Jego bardzo małym trapieniem i jego jedynym zadaniem to było pokazywać grubszym rybkom, na które mogliśmy się natknąć w tej grze, gdzie my się znajdujemy i gdzie mają nas atakować, ażeby nam troszkę grę utrudnić. I w tym wypadku również dostajemy przepięknie wykonanego tego stworka z trzema kolorami oczka, które montujemy mu z przodu. Kolor niebieski, neutralny, nie czuje zagrożenia. Kolor żółty, zagrożenie w pobliżu. Kolor czerwony, wykryte zagrożenie. Będziemy mogli sobie przedstawić akurat tego cuda, tak jak nam to się podoba, i tak jak będzie to pasowało nam do naszej wizji świata, który tutaj znajdujemy. Sam model będzie miał 34 cm wysokości i 21 cm szerokości, więc to model stuprocentowo przeznaczony pod prezentację. I powiedzmy sobie szczerze, ja to chcę mieć w swojej kolekcji już, ale niestety trzeba jeszcze czekać i do 1 maja, kiedy ten zestaw będzie miał swoją. Premier. Mam nadzieję, że takie zestaw jak tutaj to jest początek całkowicie nowej serii, którą lego sam zrobić, właśnie związaną z grą Horizon Zero Dawn. Powiem sobie szczerze, masę ciekawych modeli można było zrobić z LEGO, które mogliśmy zobaczyć Horizon Zero Dawn. Będzie masę robotów, z którymi walczyliśmy tam. Można było to naprawdę oddać genialnie. Ale i też sama seria zestawów zabawowych, które mogliśmy dostać z tej gry, prezentowałoby się naprawdę super. I nie trzeba robić zestawów Alamari, o których będziemy... Budować swoje plansze, dać nam możliwość budowania swojej własnej mapy, swoich własnych wiosek, opartych właśnie na tej grze. Prezentowałby się naprawdę to genialnie, i inne figurki z tego świata, postacie, które mogliśmy spotkać, byłoby naprawdę genialnym posunięciem z LEGO, jeżeli by oni poszli właśnie w taki genialny świat. Zestawy z Diablo, zestawy z Setlersów. Zestawy z Anno, które na budowanie swojego własnego średniowiecznego miasta, byłyby naprawdę bardzo fajnymi nowymi zestawami, które by otwierały całkowicie nowy rynek na klientów. Ale i też by przyniosło na pewno ogromne zyski dla firmy Lego. To jest naprawdę ogromny świat który w tym się staje przed LEGO. I oby było to wykorzystane naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A co Wy myślicie o tych zestawach? Chcielibyście dostać serie w swoje ręce? Piszcie w komentarzach. Tak na razie dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Na razie!